Obalenie Jakubinów i wprowadzenie rządów dyrektoriatu oczywiście nie rozwiązało podstawowych problemów gospodarczych i społecznych. Nadal brakowało żywności, ciągły wysiłek wojenny wymuszał podniesienie podatków, a wśród ubogich warstw społeczeństwa szerzyła się bieda. Nastrojów społecznych nie podnosiła wszechobecna korupcja. Wszystkie te elementy powodowały, że rządy dyrektoriatu nie miały mocnego poparcia społecznego. W tym czasie Francja nadal walczyła z Austrią, Prusami, Hiszpanią i Wielką Brytanią. W trakcie tych starć szczególnie rozbłysła gwiazda młodego generała Napoleona Bonaparte. W marcu 1796 roku obejmuje on dowództwo walczącej w północnych Włoszech armii Italii. Ten teatr działań wojennych był uważany przez Francuzów za drugorzędny, przez co oddziały tam się znajdujące cierpiały na duże braki w zaopatrzeniu i nie najlepiej było w nich również z wyszkoleniem oraz dyscypliną. Wszystko to na lepsze zmienia Napoleon. Dzięki serii błyskotliwych zwycięstw w latach 1796-1797 pobija austriacką armię we Włoszech i zmusza Austrię do rokowań. Na mocy zawartego pokoju we francuskie ręce wpada większość północnej Italii oraz Belgia. Opromieniony sławą zwycięzcy Napoleon w 1799 roku przejmuje siłą władzę, likwidując dyrektoriat, a na jego miejsce powołując konsulat. Sam otrzymuje dożywotnio tytuł pierwszego konsula. W tym czasie sformowała się przeciw Francji kolejna koalicja, do której udało się wciągnąć Rosję. Mimo tego Napoleon odnosi w 1800 roku zdecydowane zwycięstwo w bitwie pod Marengo, dzięki czemu zmusza ponownie Austrię do wycofania się z wojny, a efektem tego jest pokonanie całej koalicji. Od 1802 do 1805 roku Francja zażywa okresu pokoju. Jak się okaże, jedynej krótkiej przerwy od wojny za czasów Napoleona. Okres ten dla pierwszego konsula był jednak czasem wytężonej pracy. Skupiono się na poprawie sytuacji gospodarczej i ożywieniu przemysłu oraz rolnictwa. Nałożono też wysokie cła na towary zagraniczne, zapewniając w ten sposób rynek dla własnej produkcji. W 1804 roku wprowadzono zbiór praw znany jako Kodeks Napoleona. Gwarantował on wolności osobiste, jakie zdobyto w trakcie rewolucji, czyli równość wobec prawa, wolność osobistą i religijną. Chronił on również własność prywatną i zapewniał swobodę działalności gospodarczej. Działania Napoleona były na tyle skuteczne i popularne, że w wyniku przeprowadzonego w 1804 roku referendum większość Francuzów opowiedziało się za przywróceniem monarchii. 2 grudnia 1804 roku Napoleon Bonaparte koronuje się na cesarza Francuzów. W 1805 roku przeciwko rosnącej w siłę Francji uformowała się kolejna koalicja. Jej inicjatorem oraz sponsorem była Wielka Brytania. Oprócz niej przeciw Francji stanęła Austria oraz Rosja. Decydująca bitwa tej wojny rozegrała się pod Austerlitz i zakończyła się druzgocącym zwycięstwem Francuzów. Starcie uznawane jest za największe zwycięstwo Napoleona i jedno z najwspanialszych zwycięstw w historii wojskowości w ogóle, gdyż cesarz Francuzów błyskotliwym manewrem pokonał przeciwnika dysponującego wyraźną przewagą liczebną. Na skutek klęski pod Austerlitz Austria wycofuje się z wojny. Cesarz Franciszek II zrzeka się tytułu cesarza rzymsko-niemieckiego i likwidacji w ten sposób ulega istniejące od X wieku Święte Cesarstwo Rzymskie. Na jego miejscu powstaje zależny od Francji Związek Państw Niemieckich, nazwany Związkiem Reńskim. Oprócz tego Austria traci swoją część północnych Włoch oraz Istrię i Dalmację. Przeciw Francji walczy dalej Rosja, a do wojny włączają się Prusy. Głównym przeciwnikiem Napoleona pozostawała jednak Wielka Brytania. Nie mogąc zagrozić jej militarnie, postanowiono uderzyć w nią gospodarczo. Ustanowiono przeciw Wielkiej Brytanii blokadę kontynentalną, na mocy której Francja, ani żadne państwo z nią związane lub przez nią pokonane, nie mogło handlować z monarchią brytyjską. Napoleon liczył, że te działania zmuszą Brytyjczyków do ustępstw. Tymczasem wojna na lądzie trwała nadal. W 1806 roku w błyskawicznej kampanii Napoleon pokonał armię pruską, a wojska francuskie weszły na teren dawnej Rzeczpospolitej. W 1807 roku, po zwycięskiej dla Napoleona bitwie pod Frydlandem, pokój z Francją w Tylży podpisuje Rosja oraz Prusy. I oba państwa na jego mocy przystępują do blokady kontynentalnej. Na mocy tego pokoju z części ziem zaboru pruskiego powstaje Księstwo Warszawskie. Napoleon znalazł się u szczytu potęgi. Sukcesy Napoleona nie byłyby możliwe bez niezwykle skutecznego narzędzia wojny, jakim była armia francuska tamtego okresu.
Główną siłę uderzeniową stanowiła piechota, wspierana w natarciu i obronie zmasowanym ogniem artylerii. Kawaleria osłaniała skrzydła, prowadziła rozpoznanie i pościg, choć była w czasie bitwy czasem używana do przełamujących szarż na przeciwnika. Podstawowym uzbrojeniem piechura jest karabin skałkowy. Jego celność jest niewielka, dlatego żołnierze musieli podejść do siebie naprawdę blisko. Do walki wręcz służył zakładany na karabin bagnet. Co ciekawe, żołnierz francuski nosił przy sobie tylko jeden zapasowy but. Skąd wiedział, który się zepsuje? Nie miało to żadnego znaczenia, gdyż nie było wtedy rozróżnienia na buty prawe i lewe.